tu jestem. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Kim jesteś? Jestem, który jestem. Nie pojmuję. Jestem Bogiem twoich przodków, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jesteś synem naszej matki Juchery. Jesteś naszym bratem. Czego żądasz ode mnie? Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i słuchałem się narzekań jego. Wstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi. Do ziemi żyznej i przestronnej. Do ziemi, która opływa w mleko i miód. Przeto idź teraz i wyprowadź mój lud. Posyłam do Faraona ciebie. Mnie? Kim jestem, by ich wyprowadzić? Nie uwierzą mi, nie będą mnie słuchać. Ja będę z tobą. Pouczę cię, co masz mówić. Ale byłem ich wrogiem. Ja byłem synem Faraona, który kazał wymordować ich dzieci. Chyba niewłaściwie wybrałeś. Jak ja mógłbym do nich przemówić? Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Chcę to iść. Mojżeszu, będę z tobą, gdy udasz się do króla Egiptu. Lecz Faraon nie usłucha. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam. A weź do ręki tę laskę, Mojżeszu. Nią bowiem masz dokonać znaków. Ja będę z tobą, Mojżeszu.